Kilkudziesięciu uczniów z całego powiatu rywalizowało w ramach 4. Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Województwie Łódzkim, który został zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach przez Wieruszowski Oddział PTTK. W konkursie wymagana była dobra znajomość regionu. Krajoznawcy skupieni w kołach SKKT znają to zagadnienie nie od dzisiaj. Praktycznie nawet już od szkół podstawowych, że tak powiem, wyrażają się w zakres tej tematyki. Natomiast kontynuują to jeszcze w szkołach ponadgimnazjalnych. No i dzisiaj mamy właśnie tego przykłady, że również uczestnikami będą osoby, które zaczynały w szkole podstawowej, a obecnie są uczniami szkół średnich. Pytania konkursowe zostały przygotowane przez Włodzimierza Szafińskiego, prezesa Żarnowskiego oddziału PTTK. Myślę, że najważniejsza sprawa to jest taka, żebyśmy najpierw zaczęli to z... że tak powiem, rozpoznawanie w ogóle od swojej najbliższej okolicy. Później oczywiście rozszerzyli to na region, województwo, a dopiero później poznawali dalsze okolice Europy na przykład. Myślę, że jest to jednym z ważnych celów statutowych również naszego towarzystwa, aby po prostu krzewić wiedzę o swoim kraju, o swojej ojczyźnie i tej dużej, i tej małej. 4. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Województwie Łódzkim został objęty patronatem Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Geografii Miast i Turyzmu. Uczestnicy rywalizacji otrzymali nagrody rzeczowe związane z turystyką i działalnością PTTK. Te zostały ufundowane przez samorządy, zarówno wojewódzki, powiatowy, jak i gminny.